Cześć, witam Was na kolejnym spacerze i z tego względu, że wywołujecie mnie trochę do odpowiedzi a propos tego, że film na temat intencji w dwupunkcie jest niekonkretny i nie podaje w nim żadnych szczegółów, to postanowiłam nagrać kolejny jako kontynuację albo część drugą i powiedzieć też dlaczego właśnie nie chciałam podawać jakichś konkretnych informacji. Dlatego, że kiedy przyzwyczajamy się do pewnej informacji już i przyjmujemy ją, że coś należy zrobić w taki, a nie inny sposób, albo słyszymy czyjąś ocenę, czyjąś opinię, kogoś, kto na przykład przetestował dane narzędzie i mówi, że najlepiej to działa, kiedy zrobisz to tak, tak i tak, wtedy chcąc, nie chcąc staje się to dla nas jakimś sposobem przekonania albo być może jakiegoś schematu poglądów, przez co może stać się dla nas samych ograniczeniem. Dlatego też nie mówiłam w żaden, powiedzmy, bliższy, konkretny sposób, jak ja uważam, że powinno się te na przykład intencje budować, albo jak ja uważam, dlatego że nie chciałam nikogo po prostu zaprogramować w żaden sposób. Nie chciałam mówić, że najlepiej jest budować tak czy siak. Dlatego też uważam, że dobrze jest sięgać do wielu różnych źródeł, dlatego że z psychologii kwantowej, tak się teraz ten nurt nazywa, powstało wiele różnych publikacji, książek czy filmów. Można o tym poczytać, można samemu spróbować się nauczyć. Natomiast ułatwieniem dla człowieka, który czyta jakąś książkę na przykład na ten temat, jest to, że są mu podane pewne kroki, pewne punkty, według których on może się czegoś nauczyć. Natomiast wcale nie musi to tak być. Chodzi o to, żebyśmy jak próbowali doświadczać sami i testować, co można z daną techniką czy z danym narzędziem zrobić. Ale postanowiłam w związku z tym wywołaniem mnie do tablicy powiedzieć Wam przynajmniej, jak ja, powiedzmy, podchodziłam do tematu budowania swoich intencji, jak ja z tym działałam, jak się z tym bawiłam, bo bardziej w ten sposób myślę, że trzeba to rozumieć. Więc pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest coś bardzo prostego, co można zrobić i przetestować w pierwszej kolejności jako swoja intencja. Niekoniecznie musi mieć to nawet związek z robieniem jakiegokolwiek ćwiczenia albo techniki. I tą rzeczą, o której mówię, są pytania otwarte. A więc czym są pytania otwarte? Ja pisałam o nich na moim blogu. Są to pytania, które kierujemy jakby w przestrzeń. Możemy powiedzieć jakby z punktu widzenia matrycy energetycznej, że do pola. Możesz powiedzieć, że kierujesz te pytania do wszechświata, do Boga, cokolwiek. Jakkolwiek, powiedzmy, to, co zgadza się z Twoimi wewnętrznymi wartościami. I taką intencję możesz na przykład spróbować wyrazić sobie każdego dnia po przebudzeniu. Dlaczego pytanie otwarte? Dlatego, że sama jego konstrukcja jest otwarta, a więc tak naprawdę nie zawężamy odpowiedzi, którą mielibyśmy otrzymać. Pytania te zostały proponowane przez wielu różnych mistyków i pisarzy, czy ludzi, którzy w jakiś sposób zajmowali się rozwojem duchowym. Z takimi pytaniami zetknęłam się u Esther i Jerry'ego Hicksów i myślę, że spokojnie można też sięgnąć do Josepha Murphy'ego, który mówił czy pisał również o zadawaniu sobie pytań przed snem lub tuż po przebudzeniu, żeby uzyskać na przykład jakieś odpowiedzi. I wtedy kierujesz te pytania według jego, powiedzmy, filozofii do swojej podświadomości, a w snach czy po prostu po przebudzeniu możesz uzyskać te odpowiedzi, możesz je zapisać. Więc konstrukcja pytania otwartego, jak sama nazwa wskazuje, jest otwarta. I jak możesz podejść do wykorzystania takiego pytania otwartego każdego swojego dnia? Na przykład możesz po przebudzeniu, jeżeli wiesz, że czeka cię tego dzisiejszego dnia jakieś trudne spotkanie, masz jakiś projekt swojej pracy czy spotkanie biznesowe, to na przykład możesz rano zadać sobie takie pytanie, jak by to było, gdyby wszystkie dzisiejsze moje działania i spotkania zrealizowały się w najlepszy dla mnie sposób. To na przykład dotyczące, powiedzmy, twoich aktywności, twoich działań, które możesz realizować każdego dnia. Ale możesz też wyjść głębiej, możesz wyjść z taką większą ciekawością, z takim większym zachwytem co do tego, co może ci zaproponować życie, kiedy ty się otwierasz
kiedy ty stawiasz takie pytanie otwarte, czyli na przykład możesz wstać rano i powiedzieć, czymże pięknym mógłby mnie zaskoczyć dzisiejszy dzień? Albo gdybym miała dostać dzisiaj jakiś prezent od wszechświata, który pokaże mi, jak bardzo jestem ceniona, kochana i dopieszczana, to jakbym się z tym poczuła? Co pięknego mogłabym doświadczyć? Więc to takie przykłady, jak możesz wykorzystać, powiedzmy, każdego dnia takie pytanie. Albo na przykład, jeżeli nie wiesz, jak rozwiązać jakiś dany problem, tak, to możesz wtedy zadać sobie pytanie otwarte, nawet nie robiąc dwupunktu, chociaż dwupunkt możesz zrobić właśnie stosując pytanie otwarte jako intencję. Czyli na przykład, jakby to było, gdybym znalazła to rozwiązanie, które będzie najlepsze do tej sytuacji. Albo jakby to było, albo jakbym się czuła z tym, gdyby ta sytuacja albo ten problem rozwiązała się sama w najlepszy sposób dla wszystkich osób zaangażowanych w to. Więc taką konstrukcję mają pytania otwarte. I ich zaletą, moim zdaniem, jest to, że można być naprawdę bardzo kreatywnym w wymyślaniu tych różnych pytań. Możesz się z nimi pobawić każdego dnia i po prostu zadawać pytania w przestrzeń i zobaczyć, jak wtedy rzeczywistość układa się przed twoimi oczami. Jaka rzeczywistość zostaje zaprojektowana z twojego umysłu, kiedy swój umysł otwierasz. Kiedy otwierasz swój umysł na to, że twoje potrzeby, twoje jakieś zmartwienia albo aktywności, problemy mogą zostać zrealizowane w jakiś nieoczekiwany dla ciebie sposób. Jest to fajne narzędzie również dlatego, że kiedy zadajemy takie pytanie otwarte, rzeczywiście rezygnujemy z naszych utartych ścieżek myślenia, z naszych utartych ścieżek działania i dopuszczamy, że w naszym takim schematycznym, codziennym życiu może pojawić się coś nieoczekiwanego, że może się pojawić jakaś niespodzianka, że to nie my musimy mieć w tym momencie kontrolę. To jest chyba też takie najtrudniejsze dla wszystkich osób, które rozwijają się, dla osób, które uczą się tych narzędzi psychologii kwantowej, że oczekiwania nasze stanowią ogromny opór. Opór wobec tego, żeby te nasze intencje, jakie wyrażamy, mogły do nas przypływać naprawdę z lekkością. Żeby był w nas taki flow, żebyśmy podążali po prostu po tej ścieżce, nie zawracali przysłowiowym kijem Wisły, wody czy rzeki, ale po prostu, żebyśmy pozwolili się nieść tym intencjom, żebyśmy się bardziej otworzyli na wszelkie możliwości, na ten pełen potencjał tego wszystkiego, co może się wydarzyć, kiedy my zrezygnujemy z naszej potrzeby kontroli nad tą rzeczywistością. Dlatego, że nam się tylko wydaje. Nam się wydaje, że my mamy kontrolę. My chcielibyśmy mieć kontrolę. Chcielibyśmy mieć kontrolę nad zdarzeniami, nad naszą pracą, nad innymi ludźmi, może czasem nad dziećmi, nad partnerem. Ale kiedy przychodzą na przykład takie dni, w których pojawia się w twoim życiu coś nieoczekiwanego, jak na przykład, nie wiem, ostatnio w moim życiu, a to po prostu wybucha ci coś w domu, zupełnie nie wiesz, co się dzieje, miałeś jakiś plan, tak, zaplanowałeś sobie, że zrobisz to, zrobisz tamto, będziesz tu, będziesz tam i nagle dzieje się coś oczekiwanego i widzisz, że nie masz tej kontroli. Po prostu nie masz nad tą rzeczywistością. Więc każde takie wydarzenie też pokazuje ci, halo, żyj zawsze tu i teraz. I jeżeli chcesz coś zrobić, to nie wymyślaj z góry tych scenariuszy, według jakich to miałoby do ciebie przyjść, według jakich to miałoby się spełnić czy zrealizować. Otwórz się. I myślę właśnie, że do takiego otwarcia mogą ci służyć takie pytania otwarte. A więc te pytania, konstrukcję poznałaś, jak możesz je budować. Im więcej w nas kreatywności, tym ciekawsze mogą być te pytania. Możesz je potraktować po prostu jak zabawę i sprawdzić, jak twój każdy dzień będzie wyglądał, jeżeli zadasz rano albo w trakcie dnia jakieś pytania. Choćby to było, jakby to było, gdyby ten korek nagle zniknął, tak? I dojechałabym do domu w pół godziny. Więc ja proponuję, żebyś testowała, zaczynając od najprostszych rozwiązań, najprostszych nawet intencji, ale też w taki sposób, żeby o tym nie zapominać i żeby świadomie się otwierać na to, że nie masz tej kontroli nad swoją rzeczywistością,
Natomiast, kiedy masz szczerą intencję ze swojego serca, przyjęcia tych zmian do swojego życia, zaobserwowania tego, że wszystko może być dużo lepsze, dużo piękniejsze i wcale niezgodne z twoim pomysłem, tego, jaki ty masz pomysł na swoją rzeczywistość i na spełnienie swoich intencji, to po prostu zobaczysz, że możesz płynąć przez swoje życie i różnego rodzaju wydarzenia będą cię po prostu wspierać. Że będą się pojawiać osoby, które będą najlepsze do tego, żeby w tym momencie pojawić się w twoim życiu i pomóc ci w tym, czym może w tym momencie się akurat martwisz. A może pojawi się właśnie, nie wiem, jakieś nowe zioło, które ci pomoże w czymś, jakiejś twojej dolegliwości. A może po prostu spontanicznie twoje ciało samo wróci do równowagi, ponieważ otworzysz się wewnętrznie na bycie zdrowym, na swoje własne zdrowie. Jakby tu już wchodzimy trochę w głębsze tematy. Natomiast to, co chciałam ci powiedzieć w tej pierwszej, a tak naprawdę drugiej części filmu, która dotyczy intencji, to właśnie pytania otwarte. Więc pytania otwarte można używać sobie po prostu w każdej sytuacji, nie robiąc przy tym żadnych innych rzeczy, nie stosując żadnych ćwiczeń czy technik, więc możesz to robić nawet jadąc samochodem rano do pracy i nawet zauważając swoje myśli, które być może tego dnia są jakieś bardziej negatywne albo są jakimś zmartwieniem, to po prostu przekuwaj je na pytania otwarte. Jeżeli zauważysz na przykład, że mnie akurat zauważam, że coś gryzie, jeżeli zauważysz, że powiedzmy, jakieś myśli zmartwienia pojawiają się w twojej głowie, możesz zadać pytanie, jakby to było, gdyby te wszystkie myśli teraz się rozproszyły. Więc stosuj i badaj. Jeżeli chcesz używać, może stoję w mrowisku, jeżeli chcesz używać tego narzędzia pytań otwartych z dwupunktem, możesz to robić z dwupunktem. A więc można to zrobić w ten sposób, że zadajesz jakieś pytanie otwarte, które dotyczy tematu, który chcesz zmienić, rozwiązać w swoim życiu i to już jest twoja intencja i wtedy z takim otwartym pytaniem robisz ten dwupunkt dla siebie, dla kogoś, dla jakiegoś tematu czy projektu. Więc to powiedzmy tyle na temat pytań otwartych. W kolejnym filmie opowiem ci może o innych doświadczeniach z budowaniem intencji, bardziej konkretnie, jak to powiedzieliście. Także do zobaczenia.